Dobry kochani, witamy was ostatniego dnia. My już po śniadaniu, w sumie spakowani. Jeszcze ostatnie rzeczy dokładamy do walizek i tak dalej. Ja ubrałam dzisiaj ten topik z Reserve. Nie wiem, czy będzie na tyle ciepło, żeby w tym chodzić, więc mam przygotowaną już koszulkę na zmianę ewentualnie. No i na to założę jeszcze sobie tą jeansową kurteczkę z Reserve z zieloną. Do tego mam leggingsy, miałam na początku spodnie, ale powiem wam, że niewygodnie mi było, więc stwierdziłam, że leggingsy, zwłaszcza, że dzisiaj będziemy dużo siedzieć w samochodzie, więc ma być wygodnie, one są z wysokim stanem, więc też fajnie pasują do tego topu. No i kończymy, ostatnie śniadanko zjedzone, spakowani, także można zaraz jechać i dzisiaj kierujemy się do Jeleniej Góry. Po drodze może zajedziemy na ten chybotek, tak? Tak to się nazywa? Bo wczoraj, słuchajcie, się zebrała burza i po prostu już nie chcieliśmy ryzykować, bo naprawdę chyba była gdzieś blisko i nad nami gdzieś Kuba mówi. Więc no wiecie, w burzy gdzieś chodzić po lesie, no tak, no nie chcieliśmy ryzykować. I też nie było w sumie miejsc za bardzo, gdzie tam zaparkować, tam jest naprawdę mały parking w okolicy. Więc próbujemy chyba dzisiaj i potem po prostu będziemy kierować się do Jeleniej Góry i mamy w planie zjeść tam jakiś obiadek. Polecało kilka osób knajpę Kobe, o ile dobrze pamiętam, z burgerami i innymi tam rzeczami, natomiast już nawet na stoku, jak wchodzili, na stoku, czy ja dobrze mówię? Na szlaku, na stoku, na szlaku, jak wchodziliśmy, to słyszeliśmy, jak jakaś grupka chłopaków gadała, że też tam się wybiera, jak będą wracać, więc chyba dosyć popularne miejsce, no właśnie wy też polecaliście, że jeżeli będziemy mieć czas, to warto podjechać. Także wybieramy się na spacerek po Jeleniej Górze. Knajpa się otwiera chyba po 13, więc akurat zjemy i będziemy ruszać dalej w trasę, bo też nie chcemy za późno wyjeżdżać, że tak powiem, tutaj z okolic, żeby gdzieś tam nie wpakować się w jakieś zbędne korki i też rozsądnie dojechać do Gdańska. Także zbieramy się, już mamy godzinę przed 10 chwilę i do 11 niby jest, wiecie, pokój, ale no już jesteśmy spakowani, gotowi do drogi, więc nie ma co siedzieć, także ruszamy. Pokoik bardzo fajny, duży. Mieliśmy też widok na góry. Taki przysłonięty, bo są drzewa, ale dopisaliśmy, że wiecie, przy rezerwacji, w ogóle rezerwowaliśmy przez stronę, bo było taniej niż na Bookingu ze zniżką Genius, albo nie było zniżki Genius, już nie pamiętam, ale przez stronę było w każdym razie taniej. I dopisaliśmy po prostu, że jak będzie możliwość, to fajnie by było mieć pokój z balkonem i widokiem. Tutaj łóżeczko bardzo wygodne, w ogóle fajne tutaj jest to oświetlenie, jeszcze tutaj się świeci. No i tak, duży pokój. Tak to wygląda. Nasze torby, szafa. Hello. Szafeczki, była też lodóweczka z wyposażeniem, no ale my nic nie braliśmy, mieliśmy swoje, więc jeszcze było trochę miejsca, żeby schować jakąś jedną butelkę. No i fotelik. Ostatni rzut może wam zrobię na widok. To jest pokój superior. Jeszcze były tańsze, ale no już się wyprzedały. Chyba klasik, czy no nie wiem. Jakieś były. I tu mamy widoczek. Taras. Drzewka. Na dole jacuzzi, ale to nie będę pokazywać, bo ludzie siedzą. I tam mamy góry. Chmury naszły. Myślę, że jesienią tutaj musi być naprawdę klimatycznie, jesienią i w sumie wiecie też zimą, jak jest śnieg. Także może tutaj kiedyś wrócimy. Bardzo nam się podobało. Hotel jak najbardziej polecamy. Jedzenie na śniadaniach było smaczne. Nie byliśmy na żadnej kolacji. Tutaj jest restauracja Bergo, więc możecie sobie zerknąć na menu w internecie, ale no zawsze jedliśmy gdzieś po prostu, wiecie, a to po drodze, a to gdzieś na mieście, więc takiej typowej kolacji nie byliśmy, ale śniadania jak najbardziej na plus. No i ta strefa spa też bardzo fajna, właśnie jest jacuzzi tutaj na dole, są sauny dwie, zwykła fińska, parowa, macie różne masaże, na które możecie pójść, no my nie byliśmy akurat, jest basen mały, jest siłownia, także można sobie korzystać. No i tak, ogólnie bardzo fajne miejsce, hotel chyba właśnie dosyć nowy, z tego co patrzyliśmy, chyba ponad rok temu było otwarcie, ale
piękny widoczek. I też w sumie jak szukaliśmy, to Kubie zależało, żeby to było właśnie bardziej w stronę tam Szrenicy, żeby było bliżej na ten szlak i na wejście. I jest to moim zdaniem fajna lokalizacja, blisko tutaj do centrum, no wiecie, Szklarska Poręba nie jest jakaś duża, także mieliśmy wszędzie raczej blisko i tak, zostawię Wam na miary. Płaciliśmy jakby sami, nie jest jakiś wyjazd sponsorowany, sami sobie rezerwowaliśmy. I tak jak mówię, akurat tutaj w tym przypadku przez stronę było taniej i nie zawsze tak jest. Czasami przez Booking są większe zniżki właśnie przez też Genius. Ja mam już drugi poziom, więc tam naprawdę te zniżki wychodzą sporo czasami. Ale no warto po prostu, wiecie, się rozeznać. My porównaliśmy ceny i przez ich stronę było taniej, więc tak też zrobiliśmy rezerwację. I tak, żegnamy widoczek i czas się zbierać. Walizki już gotowe, także trzeba to zanieść do samochodu i można jechać. No niestety, słuchajcie, do Chybotka jest tam chyba może z 20 miejsc, wszystko zajęte, postawione nawet więcej niż chyba powinno być, więc zatrzymaliśmy się kawałek dalej, żeby chociaż polatać tutaj dronem nad drzewami, bo tutaj są takie piękne uliczki, nie wiem czy to będzie widać, a na Chybotek może wrócimy. Może jesienią, może zimą, nie wiem, ale tak myślimy, żeby sobie przyjechać, wiecie, żeby tak po prostu tutaj wypocząć, pochodzić, może niekoniecznie po górach, zobaczymy, ale myślę, że było klimatycznie jesienią i zimą, więc zostaje nam ta atrakcja do odhaczenia innym razem, a teraz może uda się właśnie tutaj zrobić jakieś ładne ujęcia z dronem. No dobrze, kochani, dojechaliśmy. Jest się tutaj zatrzymać na obiad, no i że wiele osób polecało, to chcemy iść tutaj, a jest właśnie dopiero od 13, więc stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki mały spacer. Może zatrzymamy się gdzieś na kawę, jest ogólnie piękna pogoda. No i spędzimy tutaj trochę czasu, zjemy obiadek i dopiero potem ruszamy w trasę do Trójmiasta. Naprawdę bardzo ładnie jest tutaj i kilka zdjęć już zrobiłam, fajnie, kolorowo i tak klimatycznie. Także idziemy na spacer i na jakąś kawę. Thank you.
kawa wypita, bardzo dobra swoją drogą. Nawet się zastanawialiśmy, czy nie kupić sobie do domu, ale jednak zrezygnowaliśmy. Ale polecamy wypić sobie tutaj kawę, ma naprawdę dobre opinie ta kawiarnia i było też fajnie, przytulnie w środku. No, a teraz idziemy na jedzonko. Co, siadamy tu? No dobra. Tu jest dzisiaj jakieś święto ewidentnie. Neptunalia masz napisane. A, Neptunalia. Okej. Dęsy, dęsy, Misiu. No dobrze, kochani, my już po obiadku. Ty mówiłeś, że ci bardzo smakowało. Mi też bardzo smakowała ta pierś grillowana. Miała naprawdę taki fajny posmak grillowy, ale też taki dymny, takiego wiecie, dymu z grilla. Pyszne było. Także jak będziecie gdzieś w okolicy, to polecam się tu zatrzymać. No tak jak mówię, kilka osób polecało, nawet nie kilka, i kilka osób też słyszeliśmy, jak o tym mówi. Dzisiaj już jak przychodziliśmy tutaj, też słyszałam gdzieś na ulicy, ale też na szlaku właśnie ktoś o tym rozmawiał. Także znana miejscówka tutaj i było warto, uważam. Przyjemnie było sobie tak posiedzieć tutaj. No a teraz już pora na nas. Parking mamy tak naprawdę tutaj, więc zaraz kawałek od tego rynku. Także polecamy przystanek w Jeleniej Górze, jeśli sobie zrobicie taką wycieczkę do Szklarskiej i macie po drodze. Fajnie sobie zrobić tutaj taki spacerek na obiad i w sumie byliśmy tutaj ponad 2 godziny. Od 12 około. No dobra, słuchajcie, to pakujemy się i jedziemy. Ratować kwiatki. Już tutaj niektóre podlałam, ale jakoś jeszcze dają radę. Podlałam je obficie przed wyjazdem, ale no tak się złożyło, że nie miał kto podlać. Mam nadzieję, że przeżyją, ale raczej tak, utnę te suche końcówki i będzie dobrze. Tutaj mamy jeszcze piękne kwiatki. Hortensje też mam nadzieję, że dadzą radę, także pierwsze co robię po powrocie to podlewanie kwiatków. Witam Was już po powrocie i przychodzę do Was z takim krótkim podsumowaniem, jeśli chodzi o wyjazd. Pojawiały się też pytania, jeśli chodzi o Pragę, więc stwierdziłam, że tak na koniec tych vlogów wyjazdowych Wam właśnie wszystko podsumuję. Opowiem właśnie o tych rzeczach, o które pytaliście w wiadomościach na Instagramie i tak sobie to wszystko ładnie zamkniemy. Więc jeśli chodzi o nasz wyjazd, to tak naprawdę wszystko się udało zgodnie z takim pierwszym planem, czyli to, że pierwszy dzień wchodzimy na Śrenicę, drugi dzień to Praga, trzeci dzień wchodzimy na Śnieżkę i czwarty dzień, niedziela, to jest powrót. Na początku nie wiedzieliśmy jeszcze, w jakiej dokładnie kolejności to zrobimy, ale już gdzieś tam pierwszego dnia, w sensie jak już jechaliśmy, to wiedzieliśmy, że mniej więcej fajnie byłoby to tak rozłożyć, że właśnie tą Pragę, którą ja bardzo chciałam, wcisnąć pomiędzy dwa dni wejścia w góry. Dla mnie to było lepsze rozwiązanie, bo miałam taką przerwę. Wiecie, góry, zwiedzanie miasta, góry i ostatni dzień powrót. Fajnie, że pojechaliśmy wcześniej, to znaczy mieliśmy jechać w czwartek, gdzieś tak już o trzeciej, czwartej nad ranem, czyli bardzo, bardzo wcześnie i być tam, no nie wiem, o której byśmy byli, koło 12, zależy jak z przerwami. No i myślę, że bylibyśmy naprawdę zmęczeni po tej podróży, nie mielibyśmy siły wchodzić w góry i musielibyśmy chyba prosto iść na szlak, a wiecie, zostawić trzy rzeczy, to by było, nie wiem, po 13.
czwartej byłoby po prostu za mało czasu, bo my w ten czwartek ostatecznie wyszliśmy chyba po dziewiątej z hotelu i wyrobiliśmy się, powiedziałabym, prawie akurat z przerwami i przerwą na końcu na zupę, na zjedzenie takiego obiadu, żeby zjechać kolejką ostatnią już o 16. Także ostatecznie lepiej wyszło to, że pojechaliśmy po prostu w środę po pracy, jak Kuba skończył o 14, bo kończył wcześniej. Pojechaliśmy, no, pod wieczór, już prawie przed 10 czy po 9 to było, ale za to położyliśmy się spać i rano już wstaliśmy, wiecie, śniadanie w hotelu i można było wyjść na szlak. Wiecie, byliśmy po prostu bardziej wyspani i wypoczęci niż gdybyśmy prosto z trasy mieli wejść na szlak. Myślę, że to by było gorsze rozwiązanie. Także cieszymy się, że pojechaliśmy właśnie i wykorzystaliśmy to popołudnie już wolne w środę, czwartek, piątek, sobota, no i w niedzielę po 11 wymeldowanie. I tu wiedzieliśmy, że będziemy chcieli jechać na koniec jeszcze po drodze do Jeleniej Góry na jakiś spacer na obiad. Jeśli chodzi o hotel, to już Wam mówiłam we vlogu, że ja zwykle rezerwuję przez Booking, rezerwujemy na jedno moje konto, dlatego że tam po prostu te zniżki się zbierają i nie ma co, wiecie, raz tu, raz tam, lepiej po prostu na jednym koncie, wtedy po prostu macie coraz to większy rabat. Ja jestem już na poziomie drugim i tam jest chyba 15% rabatu i czasami są śniadania w cenie, czy podwyższenie standardu pokoju. To też zależy od hotelu, ale warto szukać wtedy i rezerwować właśnie przez Booking, zbierać sobie te noclegi. I po jakimś czasie nam chyba właśnie po Sycylii wskoczył poziom drugi. Także zwykle rezerwuję przez Bookingu, po prostu te ceny są czasami nawet o kilkaset złotych niższe i można sobie na przykład pozwolić na lepszy pokój, czy na lepszy hotel, czy właśnie ze śniadaniami, no różne tam opcje. Także my zawsze wybieraliśmy Booking, ale tym razem taniej było na stronie hotelu, bo jakoś tak nas podkusiło, żeby coś wejść, sprawdzić na stronie i mówię, dobra, zobaczę, jaka tu jest cena i porównując wyszło po prostu taniej, więc zarezerwowaliśmy sobie po prostu przez stronę hotelu, natomiast to była oczywiście oferta bezzwrotna, także na to też warto zwrócić uwagę, jeśli jesteście pewni, no to warto zapłacić gdzieś już całą kwotę niższą, ale jeśli jeszcze nie jesteście pewni, wolicie właśnie mieć opcję odwołania, no to na Bookingu bardzo często taka opcja jest. W hotelu jest bardzo zadowoleni, polecamy i myślimy, że wrócimy, jak nie w tym roku, to kiedy indziej, ale podobało nam się na tyle, że kiedyś będziemy chcieli tam wrócić. Jeśli chodzi o Pragę, bo było sporo pytań o to, gdzie zostawiliśmy samochód, no ja już mówiłam to we vlogu, ale pomyślałam, że na koniec jeszcze w podsumowaniu powiem, bo wy pytaliście zanim pojawiły się vlogi, samochód zostawialiśmy poza miastem, żeby właśnie się nim nie przejmować i po prostu przesiąść się w metro. Zostawię Wam namiary na ten parking, to był Skalka chyba 2, niedaleko był Skalka 1 i to wszystko jest dosyć blisko metra, więc warto sobie po prostu wcześniej na mapie zobaczyć, gdzie co jest, gdzie jest parking, gdzie jest metro. Po prostu pobieracie bilecik, płacicie na koniec korzystania z parkingu. Warto po prostu sprawdzić wcześniej, czy można kartą, czy gotówką. A jeśli chodzi o płatności, bo to też były pytania, czy wymienialiśmy pieniądze, czy płaciliśmy jakąś kartą walutową, płaciliśmy po prostu Revolutem. Kuba ma Revoluta i zawsze po prostu robimy tam przelewy i albo Kuba kupuje waluty, albo to jest przewalutowywane na bieżąco. W tygodniu tam chyba nie pobiera żadnej prowizji, w weekendy i święta już tak, więc to różnie bywa, ale nie mieliśmy jakby fizycznie koron czeskich, tylko po prostu płaciliśmy Revolutem. Tak naprawdę płaciliśmy za metro, za obiad, za kubek w Starbucksie, kawę, za te zdjęcia w automacie. Wiecie, zawsze możecie też gdzieś tam sobie kupić korony czeskie na miejscu, po prostu płacąc kartą. Wiecie, płacicie kartą, dostajecie fizycznie korony czeskie. Więc my uznaliśmy, że nic nie kupujemy przed wyjazdem. Najwyżej będziemy płacić właśnie Revolutem albo coś się kupi koron czeskich na miejscu, ale nie było takiej potrzeby. Także tak naprawdę nie wymaga to większego przygotowania, jeśli macie Revoluta. Na pewno też są czasami jakieś opcje z Waszego konta bankowego, bo wiem, że niektórzy mają w miarę spoko opcje przewalutowania i po prostu płacą swoją kartą, jak mają włączoną jakąś tam opcję, więc tutaj po prostu rozeznałabym się w tym temacie przed wyjazdem, ale jeśli chodzi o inne rzeczy, to
Parking tak naprawdę Kuba znalazł chyba dzień wcześniej. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz, trzeba wykupić tą winietkę albo zaraz na granicy, taką wiecie, na szybę, albo kupujecie taką winietę online, wpisujecie numer rejestracyjny samochodu. Ona jest tam na ileś dni, nie ma takiej jednodniowej, no ale kupić trzeba, trzeba zapłacić, więc o tym też bym pamiętała. No jeśli chodzi o autokar, to Wam mówiłam, że dojeżdżę tam Flixbus, ale jeśli chodzi o godziny, no to powrót nam już nie pasował. Byliśmy trochę dłużej, więc cieszymy się, że wybraliśmy po prostu samochód. Byliśmy po prostu bardziej elastyczni i jeżeli byśmy chcieli zostać jeszcze dłużej, no to nie byłoby żadnego problemu. I co? Ja taką wycieczkę bardzo serdecznie polecam. Jeśli lubicie gdzieś tam wykorzystywać okazje wyjazdowo-podróżnicze, no to aż szkoda ze Szklarskiej Poręby nie wyskoczyć do Pragi, bo jest to już naprawdę blisko, czy nawet do innego miasta, do Czech. Także jeśli będziecie jechać na jakiś taki wyjazd, to myślę, że właśnie taki plan, jak my mieliśmy, był naprawdę bardzo fajny, różnorodny, bo właśnie jeden dzień wchodzenie po górach, potem Praga, znowu góry i ostatni dzień taki spacer w Jeleniej Górze, obiad, restauracja Kobe, jak najbardziej polecamy, było smacznie. I tak, i bardzo fajny, długi weekend, także jeśli szykuje Wam się jakieś dłuższe, wolne, a nie chcecie wyjeżdżać za granicę tak typowo, tylko właśnie gdzieś w Polsce, to ja bym polecała. Naprawdę bardzo nam się podobało. Także fajnie, że Kuba wymyślił tą Szklarską Porębę. No ja już kiedyś byłam, ale byłam mała. To był chyba 2004 rok. Nie wiem, już nie pamiętam, ale byliśmy tam zimą i jeździliśmy na nartach. Więc fajnie było pojechać teraz i zobaczyć, bo naprawdę nic nie pamiętałam, jeśli o to chodzi. W Pradze też byłam z rodzicami, ale też właśnie bardzo dawno, więc też tak nie zapamiętałam za bardzo. Także fajnie było to wszystko zobaczyć. No i co mogę więcej powiedzieć? Bardzo nam się podobał ten wyjazd. Cieszymy się, że się wszystko udało. Fajnie też, że udało się ponagrywać dla Was vlogi. To będzie też dla nas super pamiątka. Już jak wracaliśmy, to Kuba mówił, że nie może się doczekać, kiedy zmontuje filmy, bo będzie mógł sobie obejrzeć znowu góry, pooglądać te widoczki. No i w ogóle ten nasz wyjazd, więc to będzie dla nas na pewno fajna pamiątka. Może kogoś z Was też zainspiruje taki, że tak powiem, plan wycieczki. Może ktoś z Was też się tam wybierze, polecamy. Także tak, to chyba tyle. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie podsumowanie. Mam nadzieję, że takie vlogi wyjazdowe Wam się podobały. Już Kuba gdzieś tam wspomina o jakichś innych kierunkach w góry, no nie w najbliższym czasie, ale tak w ogóle, więc kiedyś na pewno jakieś jeszcze takie vlogi się pewnie pojawią. A tymczasem co? Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Jeśli te ostatnie filmy Wam się podobały, to zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i możecie również kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, o nowych vlogach. A my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!